Ile dziś jest sztucznej inteligencji w telekomunikacji? Znamy prognozy mówiące o tym, że w wielkich miastach na każdy kilometr kwadratowy obszaru miasta będzie 1 000 000 urządzeń podłączonych do internetu. Czy sądzi Pan, że blisko jest ten moment, kiedy przeciętny człowiek nie będzie w stanie rozróżnić, czy rozmawia z prawdziwym, żywym konsultantem, czy z botem? W rzeczywistości rozmawia z programem komputerowym, który potrafi go, którego wysłucha, zinterpretuje pytania, dopyta, jeżeli potrzebuje więcej informacji, udzieli odpowiedzi, zarekomenduje jakieś zachowanie. Czy wiesz, że Internet of Things to system urządzeń elektronicznych, które mogą automatycznie się komunikować? Urządzenia Internetu Rzeczy wymieniają dane za pomocą sieci bez ingerencji człowieka. To bardzo szerokie pojęcie, do którego możemy zaliczyć coraz większą liczbę inteligentnych urządzeń typu smart home. Rynek usług Internetu Rzeczy wyceniany był w 2020 roku na 98 miliardów dolarów. W 2026 spodziewana wartość tego rynku to 149 miliardów dolarów. Bierzesz człowieku telefon do ręki, dzwonisz, a tam ona, zawsze, zawsze ona. Sztuczna inteligencja i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Sztuczna inteligencja w telekomunikacji. Witam Was z wielką radością w kolejnym odcinku serii Dlaczego tak?, w której to serii rozmawiam z bardzo ciekawymi ludźmi o bardzo ciekawych tematach związanych z technologią i życiem. Naszym gościem, moim gościem jest teraz pan Szymon Marzec, dyrektor działu New Markets and Products w sektorze telekomunikacji Asseco Poland. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jakie jest Pana ulubione zastosowanie sztucznej inteligencji w takim codziennym życiu? Moim ulubionym zastosowaniem sztucznej inteligencji w moim rodzinnym, codziennym życiu jest asystent głosowy w telewizorze. Zwłaszcza jego użycie przez mojego syna, który jeszcze jest za mały, żeby umiał czytać, natomiast z łatwością mówi, rozmawia z telewizorem, mówi do telewizora, co chce oglądać. Telewizor włącza mu jego ulubioną bajkę. Nie protestuje. Czy nie protestuje. Tak. Włącza, syn to ogląda i mało tego, uważa, że... Że świat tak powinien wyglądać, tak? Inne urządzenia powinny również słuchać go i powinien umieć z nimi rozmawiać, jak lodówka czy samochód. I mówi tak do lodówki też? Próbował, tak. I do rodziców pewnie tak mówi, albo zacznie i nie będzie tolerował żadnego sprzeciwu. No dobrze, ale tak teraz na serio. Ile dziś jest sztucznej inteligencji w telekomunikacji? Nie sposób rozmawiać o zastosowaniach sztucznej inteligencji w telekomunikacji bez rozmowy o telefonie, o smartfonie, którego wszyscy używamy na co dzień. W smartfonie mamy zaimplementowane, podobnie jak w telewizorze, jak Smart TV, asystenta głosowego, czyli rozpoznawanie głosu. Czyli również możemy sterować naszym telefonem przy pomocy głosu, wydając mu odpowiednie rozkazy, komunikaty, będzie dzwonił do osób, które wskażemy, wysyłał SMS-y, uruchamiał aplikację. Niezależnie od tego, w telefonie są zaimplementowane mechanizmy sztucznej inteligencji w obszarze rozpoznawania obrazów. To bardzo dynamicznie rozwijający się obszar sztucznej inteligencji. W telefonie są one użyte do polepszenia jakości zdjęć, które robimy aparatem telefonicznym. I tutaj producenci zaimplementowali tą funkcjonalność, ona pozwala nam, pozwala aparatowi zrozumieć, zinterpretować, komu robimy zdjęcie i w zależności od tego, co jest przedmiotem zdjęcia, albo rozświetli na przykład postacie osób, które znajdują się na pierwszym planie, albo pokaże większą głębię, trzeci wymiar, jeżeli na przykład robimy zdjęcie jakieś krajobrazowe. Czy ten wyścig technologiczny to jest wyścig na jakość sztucznej inteligencji, a nie na jakość, na ilość milionów pikseli, tak? Bo tak, teraz zwykły klient myśli, ach, kamera w telefonie, ileś tam milionów pikseli, już nie pamiętam nawet, ile te topowe modele dochodzą, ale nie tu jest ten cały dowcip, tylko w sztucznej inteligencji, która tam pracuje pod spodem. Tak, w sztucznej inteligencji, która nam polepsza jakość tych zdjęć. I tutaj producenci światowi się prześcigają w różnych pomysłach z roku na rok, jak można zwiększyć udział, polepszyć jeszcze bardziej te zdjęcia, zwiększyć zastosowanie sztucznej inteligencji. My w Asseco skupiamy się bardziej na dostarczaniu oprogramowania z użyciem sztucznej inteligencji do operatorów. No właśnie, bo mówiliśmy o poziomie gadżetów, tak? Tak. Które są dla telekomunikacji niezwykle ważne, bo to są gigantyczne pieniądze, ale sam biznes telekomunikacyjny to tak, już idziemy głębiej. Tak. Podstawowym, też rozwijającym się dynamicznie w ostatnich czasach zastosowaniem sztucznej inteligencji w telekomach są wszelkiego rodzaju boty, czyli programy komputerowe posiadające, wykorzystujące sztuczną inteligencję do komunikacji się z klientami, do komunikacji z klientami danego operatora. Właśnie w grupie Polsat Plus wdrażamy nasze rozwiązanie VoiceBota, czyli takiego bota, który umie rozmawiać.
z klientem. Czyli jeżeli klient komunikuje się z operatorem, w rzeczywistości rozmawia z programem komputerowym, który potrafi go, którego wysłucha, zinterpretuje pytania, dopyta, jeżeli potrzebuje więcej informacji, udzieli odpowiedzi, zarekomenduje jakieś zachowanie. I tutaj pod tym względem na pewno rozwój sztucznej inteligencji, zastosowanie w tym obszarze wzbogacania kontaktów z klientem jest bardzo istotne. No niezależnie od tego, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana tradycyjnie w telekomunikacji, w obszarach analizy danych. Telekomy, jak każdy podmiot na rynku, gromadzą bardzo dużo informacji, bardzo dużo danych na temat swoich klientów i sposobów korzystania przez nich z usług, które oferują. Ponieważ wszyscy korzystamy z telefonów komórkowych, jest to powszechne, więc telekomy mają dużo informacji na temat swoich klientów, w jaki sposób używają telefonów, ile dzwonią, ile używają telefonów do ściągania danych, aplikacji, wysyłania SMS-ów, roamingu, czy mieliśmy jakieś problemy z usługami, czy interesowaliśmy się nowymi produktami, usługami na portalu Telekoma. Te wszystkie informacje, z tych wszystkich informacji budowany jest obraz klienta i dzięki temu potrafimy w lepszy sposób dostosować naszą ofertę do każdego z klientów. Takim najbardziej widocznym przykładem zastosowania właśnie tej technologii jest minimalizacja czernu. Czernu, czyli tej ucieczki klientów. Tak, porzucenia danego opera, przeniesienie się do konkurencji. By to zrobić, nasze oprogramowanie klasyfikuje każdego klienta do określonej grupy ryzyka, wylicza przychód, jaki operator na tym kliencie może zrealizować i prognozuje przyszły przychód, a następnie, mając już przychód i ryzyko, określa maksymalnie akceptowaną poziom kosztu i dostosowuje do tego ofertę dla tego indywidualnego klienta. I dzięki temu tego klienta udaje się zatrzymać u danego operatora. A wracając do samych botów, czy sądzi Pan, że blisko jest ten moment, kiedy przeciętny człowiek nie będzie w stanie rozróżnić, czy rozmawia z prawdziwym, żywym konsultantem, czy z botem? Tak, myślę, że jesteśmy już na takim etapie. Niesamowite. Co zmieni 5G? Słynne 5G, tak, ono w stopniu wchodzi, ale co zmieni, gdy już rzeczywiście osiągnie swoją pełną skalę? Tak, zakończenie wdrożenia sieci 5G na obszarze całego kraju, czyli pokrycie jego zasięgiem tej sieci całego kraju, spowoduje rozwój internetu rzeczy. I ten rozwój internetu rzeczy naukowcy nazywają czwartą rewolucją przemysłową bądź przemysłem 4.0. Znamy prognozy mówiące o tym, że w wielkich miastach każdy kilometr kwadratowy obszaru miasta będzie milion urządzeń podłączonych do internetu. To znaczy, te milion urządzeń będzie generować miliardy danych i przewagę konkurencyjną będą zdobywały te firmy, które będą umiały z tych danych pozyskiwać dodatkowe informacje, żeby wzbogacać usługi, które świadczą dla swoich klientów. Właśnie dlatego opracowaliśmy w ASECO nowy system, AVAGAT, system, który potrafi pozyskiwać dane z urządzeń IoT i za pomocą mechanizmu sztucznej inteligencji dokonuje tak zwanej fuzji sensorycznej, czyli łączyć te dane, wychwytywać zależności między tymi danymi i na podstawie tych zależności przekazywać informacje do biznesu, żeby biznes mógł wzbogacać swoje usługi. Czy w niedalekiej przyszłości da się rozwijać biznes, no może przez to duże B, bez sztucznej inteligencji? Na razie wydaje się to niemożliwe. Szacuje się, że 80% danych istniejących w skali świata zostało wyemitowanych w ciągu ostatnich 3 lat i z roku na rok ilość tych danych wzrasta. Jeżeli dodamy do tego te dane, które powstaną w ramach rewolucji przemysłowej, to okaże się, że nie jesteśmy w stanie zarządzić tymi danymi i pozyskać z tych danych tych informacji, które potrzebujemy. Jedynie sztuczna inteligencja może nam tu pomóc. Na dzień dzisiejszy nie mamy alternatywy. Dane i liczby, czyli liczby, tak? Dane i ludzie. Jaką mają rolę w rozwoju i stosowaniu sztucznej inteligencji? Bez danych, bez dostępu do danych i możliwości ich użycia nie ma sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja żywi się, w cudzysłowie, danymi. Natomiast ludzie nam są potrzebni po to, żeby wdrażać programy oparte na sztucznej inteligencji. My w ASECO mamy takie kompetencje i takich ludzi zatrudniamy. Jakie zastosowanie sztucznej inteligencji, ale takie zastosowanie powszechne, dzisiaj najbardziej Pan czeka, już nawet wychodząc poza obszar samej telekomunikacji?
Bardzo bym chciał, żeby autonomiczne samochody, które dzisiaj istnieją już, to znaczy samochody, które same jadą bez udziału kierowcy, kierowca się tylko przypatruje biernie, żeby te samochody stały się powszechne, niejako standardem na rynku motoryzacyjnym, żebyśmy wszyscy ich używali. To wielka przygoda i wyzwanie. Dlaczego akurat ten aspekt? Dlaczego akurat to? Dlaczego tak pana fascynuje właśnie ta część zastosowania sztucznej inteligencji? No bo tam jednak jest jej pełno. Miałem przyjemność, mój kolega, który pracuje w Asseco, posiada taki samochód i przejechaliśmy się kiedyś po zatłoczonych ulicach Warszawy i widziałem, jak ten samochód porusza się po rondach, po ulicach, zmienia pasy ruchu, odczytuje znaki drogowe, dostosowuje prędkość do warunków drogowych. No i to było takie wow, tak? To było takie maksymalne user experience, jakiego pan się mógł spodziewać w życiu, jak rozumiem, tak? No to dobrze, no to życzę w takim razie, żeby pan był kolejnym kierowcą. Ja nie wiem, czy ta perspektywa akurat dla mnie jest taka kusząca. Trochę mam rezerwę do tego, tak? Ale czy ta maszyna zawsze zadziała dobrze, czy... Wie pan, to są My ludzie mamy prawo być zmęczeni podróżując samochodem, no komputer się nie męczy. Szymon Marzec, dyrektor działu New Markets and Products w sektorze telekomunikacji Asseco Poland. Rozmawialiśmy przede wszystkim o sztucznej inteligencji w telekomunikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.